Witam pana, panie trenerze. Bardzo witam miło, serdecznie. Że możemy chwilę sobie porozmawiać. Głównie taktyki dotyczy dzisiejszy pana wykład. Tak było założone. Tak było założone. I udało się zrealizować. Jeżeli się podobało, to się cieszę. Moje pytanie dotyczy, tak może bardzo ogólne pytanie, jakie są jeszcze rezerwy w taktyce? Bo trener tutaj udowodnił, że czasami 2-3 metry w jedną, w drugą stronę, do przodu, do tyłu, to robi naprawdę duże znaczenie. Czy to jest jeszcze coś, czego nie wymyślono w taktyce? Są dwa różne zdania. Jedni są zwolennikami opinii, że piłka nożna to jest bardzo prosta gra i niepotrzebnie się ją utrudnia. A jestem zwolennikiem tego i udowadniam to na każdym kroku, właśnie mówię dzisiaj, że to nie jest do końca tak, że jak to powiedział Cruyff, najtrudniej jest grać prosto. I tutaj chodzi o to, żeby właśnie zawodnikom przekazywać, że 2-3 metry to są te detale, które robią różnicę. One są niedostrzegalne bardzo często, bo to jest gra bez piłki. Wszystko łatwo zauważyć, jeżeli zawodnik dogra, strzeli, to wszystko jest spektakularne, ale wielu zawodników, którzy są bardzo często wysoko notowani, na przykład właśnie defensywni pomocnicy czy stoperzy, to są zawodnicy, którzy nadrabiają elementy stricte piłkarskie, tym się dobrze ustawiają. A ustawiania to jest decyzyjność, a decyzyjność to jest właśnie zwracanie uwagi na takie detale, o których dzisiaj mówiliśmy. A ile procent? Może to trudno oszacować i pewnie to rzeczywiście nie jest łatwe zadanie, ale tak jak trener szacuje, ile procent sukcesu to taktyka w meczu piłki nożnej? Trudno powiedzieć. To jest trudno, nie odważyłbym się powiedzieć. Jest na pewno ważnym elementem. Czy ważniejszym od motoryki? Jak będą trenerzy przygotowania motorycznego, czy też trenerzy, którzy mają na tym, to jest ich konik, to będą mówić, że najważniejsza jest motoryka. Ktoś inny powie, że ważne jest podejście mentalne, bo oni muszą chcieć. Ktoś inny powie, że jak nie masz technicznych zawodników, to nic nie osiągniesz. A ktoś inny powie, że ważniejsze ustawienie. Mi się wydaje, że taktyka jest taką klamrą, która to wszystko spina. Jeżeli ma zawodnika, który nie potrafi biegać, jeżeli ma zawodnika, który słaby technicznie, zawodnika, który nie jest zmotywowany, to taktyką tego nie nadrobisz. Taktyka jest wtedy widoczna i wtedy robi różnicę, jeżeli te trzy elementy, poprzednie komponenty są na wysokim poziomie. Pracuję z reprezentacją kobiet. Jaka jest różnica w prowadzeniu kobiet i mężczyzn? Są jakieś... No przede wszystkim kobiety są atrakcyjniejsze. Zdecydowanie. To jest pierwszy element. Chociaż zależy od tego. To już zostawiam. Pamiętaj, ma pan chodzi. Prawo do swojego zdania. Ja swoje wypowiedziałem, więc to na pewno pracuje się inaczej. Oprócz takich jasnych, oczywistych elementów, jak to różnice w motoryce, to na pewno są różnice w psychice. Kobiety inaczej podchodzą do elementów takich wolicjonalnych. Jeżeli chodzi o motywację przeciwko słabemu zespołowi, czy nastawienie się takie waleczne przeciwko mocniejszemu zespołowi, to im przychodzi dużo trudniej. Żeby się tak przestawić, mają problem z pracą nad kontrolą własnych emocji. To uważam, że to jest największy rezerwat możliwości, które powinniśmy eksplorować dalej. Cały czas nad tym pracujemy. Natomiast pozostałe elementy, kobiety są niesamowicie otwarte na wiedzę i niesamowicie zdyscyplinowane, jeżeli chodzi o trening. Nie trzeba ich motywować, dając z siebie zawsze 100%. Nawet jak nie mogą, to dadzą jeszcze więcej, albo nie dadzą po sobie poznać. Faceci mają do tego trochę inne podejście. Trwam z tym, będę chciał, zobaczę, zagram trochę na półwisa. Kobiety idą zawsze na 100%. To jest piękne, bo z nimi się świetnie pracuje. Jeżeli jasny przekaz i chcesz to zrobić, to one są w tym mega zdyscyplinowane i dodatkowe są zdyscyplinowane jeszcze między sobą. Że wiedzą, że pilnują siebie nawzajem, co jest dodatkowym handicapem, bo wzrasta element synergii, czyli wspólnego działania i korzyści z tego płynące. To są takie, według mnie, dwa główne elementy, na które zwróciłem uwagę przy moim skadę kobiet. Są kobiety zdyscyplinowane na pewno na treningach, ale tak jak ogląda się te mecze kobiet, czasami mam okazję, często nie, bo oczywiście to nie jest bardzo atrakcyjne. Nie takie... jest robiona forma specjalnie pewnego czasu. Zdecydowanie nie. To ogląda się te mecze i takie odnosi się wrażenie, że trochę kobiety grają czasami na kura. Że po prostu jedziemy do przodu i w drugą stronę jedziemy do przodu. Wszystko zależy, jaki poziom rozgrywek pan ogląda. Jeżeli mówimy o piłce typowo amatorskiej, czyli rozgrywki dziewczynek, drugiej, trzeciej ligi, co w piłce nożnej kobiet jest ligą amatorską, to tak, no bo nie mają, późno zaczęły grać w piłkę. Nie grałem w wieku dziecięcym, zaczęły grać w wieku dopiero młodzieńczym. Brakuje też im pewnie takiej dyscypliny, dlatego grają taką piłkę, jakby to nazwać, no, żywiołową, tak bym to powiedział. Natomiast jeżeli patrzymy na zawodniczki, które grają już na poziomie zawodowym, mają za sobą 10-11 lat zdyscyplinowanej gry na poziomie seniorskim. Trzeba pamiętać, że kobiety bardzo wcześnie wchodzą na piłkę seniorską, do wieku 14-15 lat już mogą grać w ekstraklasie, co jest w piłce męskiej nie do pomyślenia, także one bardzo szybko dorastają i fizycznie, ale też i jeżeli chodzi o doświadczenia, więc tutaj pod tym względem nie, powiedziałbym, że są zdyscyplinowane. Natomiast no, jest duża gałąź w piłce, tak naprawdę no, prawie 90%, która uprawia piłkę w sposób żywiołowy, czy taki typowo amatorski. Mają do tego prawo, nie porównywałbym to do piłki nożnej, są dwie po prostu dwie drogi.